Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Jak powinna wyglądać mazowiecka wieś? Historia i sztuka zaklęta w dźwięku. Bo o zdrowie trzeba dbać. Mazowieccy rolnicy podziękują za plony. Po raz 12 samorządowcy z Mazowsza spotkali się, by wspólnie zastanowić się nad działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie i przedstawiciele lokalnych grup działania zwracali uwagę także na to, jak przez ostatnie 20 lat zmieniła się mazowiecka wieś. Mazowiecka wieś, mimo iż coraz bardziej wyspecjalizowana i nowoczesna, stale wymaga europejskich programów i wewnętrznych mechanizmów wsparcia. A jak je wypracować? Najlepiej poprzez wymianę doświadczeń, a także poznanie dobrych praktyk. I temu właśnie służyć ma Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poprzez taką świadomą politykę równomiernego rozwoju i też postrzeganie i trzymanie się takiej zasady, że rozwój terenów wiejskich jest tak samo ważny jak rozwój naszych największych miast, doprowadziliśmy do sytuacji, w której te różnice rozwojowe i warunki życia ludzi są niewielkie, nie są tak bardzo istotne. Dzisiaj być mieszkańcem wsi to jest i zaszczyt, i jednocześnie też szansa na zachowanie pewnych wartości konserwatywnych, tradycyjnych, dobrej żywności. Jednym słowem, piękna jest ta mazowiecka wieś. Przykładem partnerskiego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich jest LIDER, program wspierający lokalne grupy działania. LIDER to taka specyficzna integracja, specyficzne działanie, które łączy wiele środowisk na obszarach wiejskich, dzięki czemu można realizować projekty interesujące i społeczeństwo, i organizacje pozarządowe, i samorządy. Lokalne grupy działania sprawiają, że to właśnie na poziomie niewielkiej społeczności zapadają decyzje o tym, na co i w jaki sposób przeznaczyć środki rozwojowe. Tych członków mamy 175 aktywnych, którzy nie tylko opłacają składki członkowskie, bo wiedzą, że warto być członkiem, ale uczestniczą we wszystkich inicjatywach, które my realizujemy. Czy to te, które właśnie jednoczą ludzi wokół jakichś zagadnień. Środki są najmniej marnotrawione, bo są realizowane te przedsięwzięcia, które są najbardziej rzeczywiście potrzebne dla mieszkańców. Bo to mieszkańcy piszą lokalną strategię rozwoju i oni mówią, co tutaj potrzebne, co najbardziej nam jest, czego nam brakuje. W rozwoju mazowieckiej wsi niezwykle istotne znaczenie ma program rozwoju obszarów wiejskich. Umożliwia on podjęcie działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych, służących rozwojowi potencjału ekonomiczno-społecznego, technologicznego i środowiskowego oraz umacnianiu konkurencyjności terenów rolniczych. Z jednej strony mamy programy, które są skierowane jako regionalne programy operacyjne, czyli do całego Mazowsza, a z drugiej strony mamy też środki, które są skierowane bezpośrednio na tereny wiejskie i one są w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. I z jednej i z drugiej strony ten strumień środków wpłynie na obszary wiejskie. Dobre pomysły bronią się same, jednak myśląc o przyszłości mazowieckiej wsi, dobrze jest mieć sprzymierzeńców i już dzisiaj zastanowić się nad odpowiedziami na wyzwania, które stawia Europa i świat. Złupcoki z 1705 roku, basy kalickie i mazowieckie z XVIII wieku, czy tarapata z XIX wieku. To tylko nieliczne ze śladów odległego rękodzieła, które można spotkać w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Uniwersum rękodzieła rozpięte między ideą a realizacją. Materialne świadectwo tkwiącej w człowieku potrzeby kontaktu z muzyką. To świat, do którego można się przenieść w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wystawa ta, promując naszą szydłowiecką kolekcję, ona jednocześnie promuje polskie ludowe lutnictwo, polskich ludowych lutników. Część z nich już odeszła do lepszego z tych światów, a ci, którzy pozostali, tworzą nadal wspaniałe instrumenty. No i mam nadzieję, że za jakiś czas również te instrumenty będą mogły zasilić nasze szydłowieckie zbiory. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu aktywnie uczestniczy w rozwoju kulturalnym Polski. Organizuje wystawy czasowe, koncerty, prelekcje czy warsztaty. Kunszt polskiego ludowego lutnictwa zgromadzonego przez muzeum został doceniony w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba,
a wystawa Ludowe Stradivariusy zdobyła drugie miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzea. Na wystawie Ludowe Stradivariusy pokazaliśmy 70 instrumentów. To jest dosyć duża liczba. 59 tych instrumentów pochodzi z naszych zbiorów. 8 instrumentów sprowadziliśmy z innych muzeów, między innymi z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Warto też zauważyć, że wystawa ta była wzbogacona również o ikonografię, ponieważ pokazaliśmy skrzypce także w malarstwie polskim, w obrazach, które sprowadziliśmy między innymi z Muzeum Narodowego w Warszawie. Nasz piękny obraz również został zapromowany, obraz naszych zbiorów, obraz Jacka Malczewskiego zatytułowany Mężczyzna grający na skrzypcach, przedstawiający wiejskiego muzykanta. Myślę, że jest to niezwykle ważna wystawa. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu posiada niezwykłą kolekcję niemal 2000 instrumentów muzycznych z całego kraju, a także spoza jego granic. Wśród zbiorów znajdują się obiekty niezwykle rzadkie oraz od dawna niespotykane w praktyce muzycznej, takie jak liry korbowe czy skrzypice polskie oraz prawdziwe zabytki muzyczne. Dlatego warto odwiedzić komnaty Szydłowieckiego Zamku, by na chwilę powrócić do pierwotności artystycznego konceptu ludowych mistrzów. Jak sprawić, by Mazowsze było zdrowe? Trzeba zadbać o odpowiednią profilaktykę. Najlepiej podczas rodzinnych pikników z sercem. Bezpłatne badania profilaktyczne, w tym m.in. pomiar poziomu cukru, ciśnienia czy BMI, porady udzielane przez ekspertów, pokazy pierwszej pomocy oraz przepyszna, zdrowa i ekologiczna żywność. To wszystko czeka na uczestników pikników z sercem, które startują już 8 września w Ostrołęce. 8 września zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrołęki i okolic na pikniki rodzinne z sercem. W czasie tych pikników będziemy mogli zrobić te podstawowe badania związane z sercem, ale nie tylko. Będziemy mogli uczestniczyć w ważnych edukacyjnych zadaniach związanych z promocją zdrowia. Będziemy mogli skorzystać ze zdrowej żywności. Będziemy mogli wziąć udział w zajęciach sportowych i oczywiście dzieciaki będą mogły też liczyć na dużo atrakcyjnych konkursów. Czemu służą te pikniki rodzinne zdrowia? Przede wszystkim promocji zdrowia. Chcemy pokazać, że nasz szpital w Ostrołęce to wyjątkowa działalność, wyjątkowe świadczenie, jeśli chodzi o wszystko to, co związane jest z sercem. To doskonała rehabilitacja, to doskonali lekarze. Przy okazji chcemy powiedzieć naszym mieszkańcom, że tak naprawdę zdrowie jest najważniejsze, a może najważniejsza jest profilaktyka. I choć pikniki organizowane są w ramach Światowego Dnia Serca, warto zadbać, by było ono zdrowe nie tylko od święta. Determinacja, ciężka praca i trud codzienności, który sprawia, że na polskim stole jest aromatycznie i smacznie. Za to wszystko należy podziękować rolnikom. A gdzie? W najpiękniejszym miejscu na Mazowszu. Kiedy na ziemię upadają ostatnie kłosy zboża, a z zebranych darów ziemi powstaje rumiany chleb, to znak, że pora na dożynki. Tegoroczne święto dziękczynienia województwa mazowieckiego, diecezji płockiej i powiatu sierpeckiego już 16 września. Folklor, kuchnia regionalna, będzie co zjeść i czego się napić, a wieczorem znakomite koncerty Enei i Sławomira. Będzie się działo, a będziemy dziękowali mazowieckim rolnikom, sadownikom za ich ciężki trud, ale będziemy się też cieszyli ze zbiorów. Największe święto rolników to doskonała okazja do wspólnego świętowania, a także poznania tradycji i zwyczajów regionu. A zadba o to Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, zabierając każdego przybysza w prawdziwą podróż do przeszłości. Zaskakując tym samym odkryciami i inspirującymi spotkaniami z rodzimą historią oraz obrzędowością wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX wieku. To na nas spoczywa cała ta organizacja przygotowania. Więcej jest do zwiedzania, więcej do oglądania, więcej do uczestnictwa w różnych zajęciach. Ta wieś będzie żyła, kolorowa.
bo dużo zespołów ludowych, ale też i grupy rekonstrukcyjne, które się wcielą w dawnych mieszkańców mazowieckiej wsi. Także będzie można coś i dla dorosłego będzie, i dla dzieci będą gry, zabawy, różne konkursy. Także naprawdę warto odwiedzić w tym dniu Muzeum Wsi Mazowieckiej podczas dożynek tegorocznych. Święto dziękczynienia za zebrane plony to niezwykle radosny czas. W związku z tym tego dnia nie może zabraknąć muzyki i wielobarwności, w które bogate jest Mazowsze. Kameruję się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, Kajra. Kochani, już 16 września Muzeum Wsi Mazowieckiej, sierp i koncert Sławomira. Przybędziemy tam razem z Kajrą, z całym zespołem. Zagramy nasze największe przeboje. Przybywajcie. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.